Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny film Jak zapamiętać, czyli jakiś patent mnemotechniczny, czyli na lepsze zapamiętanie pewnych słówek. To jest pomysł wasz. Jeden z was napisał do mnie komentarz pod jednym z tych moich właśnie filmików Jak zapamiętać, sugerując słowo gestern. Wczoraj patent na zapamiętanie, ja zrobię jego patent, dołożę swój. Myślę, że co z tego wyjdzie. Słuchajcie, słowo gestern to jest wczoraj. I oficjalnie w języku potocznym, codziennym, nie mówimy gestern. Nie? Nie mówimy, podkreślam to, bo czasami jest połączenie sy-ty, daje nam dźwięk szy. Na przykład w słowie Stein, kamień. Pojawiają się właśnie brzmienie szy. Mimo, że jest sy, czytamy szy. Natomiast w słowie gestern czytamy normalnie przez zwykłe s, chociaż są regiony, gdzie to szy się pojawia. I tak naprawdę moja rada jest taka, obserwujcie, słuchajcie Niemców wokół siebie, jak mówią, i naśladujcie ich. Jak zapamiętać słowo gestern? Widz mówi tak. W słowie gestern jest ukryte słowo ster. Przy łódce, przy łodzi, przy motorówce, przy żaglówce. I ster, jak płyniemy, teraz gdybym płynął łódką, to raczej trzymam rumpel, to się nazywa rumpel. Ta rączka od steru, ster jest za mną. Czyli na linii czasowej sugeruje to, co było za mną, przeszłość. Nie? Ster jest z tyłu, czyli symbolizuje Vergangenheit. I to słowo gestern, wczoraj, no bo wczoraj jest za mną, a jutro jest przede mną. Oczywiście jest to pojęcie abstrakcyjne, możecie to chwycić, możecie tego nie złapać, ale pomysł jest taki, nie? Pierwszy pomysł. Drugi pomysł na zapamiętanie tego słowa, słuchajcie, to jest takie, że słowo gestern ma z przodu przedrostek GE. I też w zależności od tego, kto z was na jakim poziomie języka niemieckiego jest. Wiecie, że w czasie przeszłym perfekt tworzenie czasu przeszłego powstaje poprzez dodanie G i ty na końcu. Na przykład mamy ich mache, ja robię, ich habe gemacht, zrobiłem, ich lerne, uczę się, ich habe gelernt, uczyłem się. Ich spiele, gram, ich habe gespielt, grałem. I to G, przedrostek G, które jest dokładane do czasowników, żeby żeby stworzyć ich tak zwany particip 2. Skojarzcie sobie, że to w jaki sposób odnosi się do słowa gestern, wczoraj, bo to, co wczoraj się wydarzyło, i muszę użyć czasu przeszłego, żeby powiedzieć, że wczoraj. Gestern habe ich gespielt. Gestern habe ich etwas gegessen. Rozumiecie, że G, przedrostek G symbolizuje przeszłość. Tak jak przy particip 2 czasowników regularnych. Gemacht, gespielt. Nieregularnych też, no bo jest gelesen, geschrieben i tak dalej. Nie? Takie coś. Najbliższym temu słowu to jest czasownik starten, gestartet, nie? Wystartował, gestartet, też czas przeszły, to się wydarzyło, w jakiś sposób widzę, nie widzę powiązania, ale no podobieństwo, żeby w jakiś sposób skojarzyć słowo gestern z gestartet, czyli coś, co było, przeszłość, symbolicznie wczoraj, jak w reklamach samochodów, albo nie tylko, wiecie, wczoraj, dziś i jutro, nie? W pojęciu takim skrótu myślowego. I jeszcze dodatkowa rzecz, słuchajcie, w słowie gestern jest Stern, jest słowo gwiazda. Nie? Ale po co ja to mówię, nie wiem. Także wczoraj zawiera słowo gwiazda, Stern, gestern, wczoraj. Włączyliście napisy? Jeżeli nie, to zapraszam cały czas do tego, żebyście to robili. U dołu
po tej stronie, czyli po prawej, macie zębatkę, tam macie napisy, włączajcie napisy. Na komputerze możecie sobie włączyć też, jak macie opcję napisy, włączcie niemiecki. U góry macie na tym okienku opcje i możecie sobie regulować wielkość liter, kolor i tło czcionki. Bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się cieplutko, cześć, hej!